Cześć, witam wszystkich pasjonatów akwarystyki słodkołagów. Dziś zrobimy sobie unboxing tego oto takiego karmnika Warm Feeder firmy Aquanova. Zapraszam na film. Aquanova Warm Feeder. Do czego to służy? Jest to karmnik, który przyczepia się do szkła tutaj, na przykład na boku, z przodu, gdzie tylko chcecie, w zestawie jest przystawka. I to podobno nam ma tak zrobić, żeby pokarm dłużej się utrzymywał na tafli i żeby ryby sobie mogły to spokojnie zjeść. A do tego testu, tego karmnika, użyjemy sobie Tetra Micro Sticks. Zobaczymy, czy się uda. O, tak prezentuje się przód opakowania produktu. Wszystko praktycznie jest takie same. Jest to wersja większa. Odpakujmy sobie. A w środku otrzymujemy taki oto gumowo-plastikowy karmnik. Tak to wygląda. Można go ściskać rękami. To jest taki lejek, bym tak powiedział, z otworami i to jest w zestawie przystawka. Karmnik podobno będzie nam utrzymywał przez długi czas pokarm. Właśnie to w tym odcinku chciałem sprawdzić. A tutaj na dole jest coś takiego i z tego sobie ryby pobierają pokarm. Przystawka jaka planowa nie jest za mocna, ale powinna się utrzymywać. Co to jest? No nie wiem, zobaczę. Przepraszam. A jeżeli nie będzie dobra przystawka, to po prostu ją odczepię i przykleję Aquaela. I tyle. Ale może będzie ok. I tutaj wsypujemy sobie pokarm i po prostu rybki będą nam to zjadać. Tak to wygląda ogólnie, tylko takie coś. To jest taka guma i plastik, bym tak powiedział. Ale przejdźmy do rzeczy, zamontujmy to na szybie. Ja zadecydowałem, że będzie to tutaj montowane na boku. Gdzieś tutaj. Liczę, że przystawka będzie nam trzymać, ale chyba niestety nie. O! I mam. Zamontowałem. Postaram się Wam bliżej pokazać. Tutaj mamy nasz karmnik już zamontowany na przystawce. Teraz wsypmy sobie pokarm. Dosłownie odrobinę wsypię na próbę, a jeżeli to się okaże skuteczne, to tutaj będzie ten karmnik na dłużej. Wsypujemy drobinkę i teraz czekamy na efekt. Trzeba chwilę poczekać. Przybliżę Wam. Pokarm na razie jest co prawda na wodzie, ale zaraz powinien opaść. Chwilka. Trzeba chwilkę poczekać. Dam Wam apsiki i zobaczycie za chwilkę, jak pokarm spadł. Rybki już krążą wokół tego. Już pokarm zaczyna wylatywać. Bardzo ciekawe. Ciekawa forma, już wywęszyły pokarm. Zobaczcie, ale atakują. Wsypiemy więcej, bo widzę, że pokarm wypada z tych dziurek i ryby to spokojnie sobie jedzą. O, troszeczkę pokarm będzie miał łatwiej. O, spada na dół pokarm i rybki sobie powinny z tego wyjeść. Ale jeżeli mamy pokarm o mniejszej granulacji, to jest lepiej. Widzę, że nie wszystko wypada tak, jakbym chciał. Ale z dołu ryby widzę... Próbują coś zjeść. Coś próbują, ale... O, widzicie tam pokarm? Spadł tam i... Spróbuję troszkę tym czepnąć. O! O! Tak. Jeżeli im oczepuję, to pojedyncze kawałki wypadają. Po prostu trzeba mieć pokarmy mniejszej granulacji. To jest powód. Jeszcze czepiemy. Nie wszystko spada. Trzeba mieć pokarm mniejszej granulacji, także spróbujmy na mniejszej granulacji. Teraz użyjemy innego pokarmu, Tropical Nanovit Granulat. To jest już taki mniejszy pokarm. On jest bardzo mały, to są drobne kuleczki. Powoli. I teraz wsypiemy.
on szybko opada, bo to jest granulat. I to powinno idealnie przepaść przez... I rybki, jak widać, jedzą pokarm, czyli po prostu trzeba mieć pokarm mniejszej granulacji, na przykład taki jak ten. Wystarczy, że mamy pokarm mniejszej granulacji i wszystko ładnie spada, czyli można powiedzieć, że to nie jest zły produkt, tylko że jeżeli macie większe pokarmy, nie poleciłbym. Jeżeli macie drobniejsze ryby i mniejsze zbiorniki, to wtedy tak. Tutaj tylko na to się sprawdzi i jeszcze na dafnię, którą sobie niedawno kupiłem, rozdzieram na pył, też będzie film. Rozdziera się, po prostu na pył się ją robi i też powinno tutaj być. I ten karmniczek może prawdopodobnie tutaj zostanie, albo w małym akwarium. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Na razie niech sobie stoi tutaj. Na razie niech sobie rybki zjedzą. Widzicie, jak doczepiają się do karmnika. Tak to wygląda. Czyli można powiedzieć, że karmnik działa. Działa skutecznie, przy mniejszych pokarmach oczywiście, przy tych większych nie poleciłbym, na pewno. Jeżeli macie drobne ryby, które jedzą drobny pokarm, śmiało mogę polecić. Cena tego produktu to jest 3,90, kupiony w sklepie Trzmiel. Także tak to wygląda, produkt jest całkiem spoko. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, by nic Was nie pominęło. Także zostaw subskrypcję, nic Cię na pewno nie pominie. Od razu Ci się wyświetlą filmy, napisz jakiś komentarz, jeżeli masz jakieś pytania albo o czym nagrać, to bardzo chętnie wysłucham. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczyska, cześć!